Oglądam właśnie z takiego malutkiego, a w sumie oglądałem i chłopaki gadacie mega dużo bzdur. Zacznijmy może od przedstawiciela grupy, od ciebie, Marcin. Mówisz, Marcin, że nie wysyłałeś grubych donate'ów do szachisty, że to nie do końca tak wyglądało, a ty jesteś wielkim łbem. Nie do końca tak jest, ale jakby następne Instastory zweryfikują, czy te donate'y były grube, czy nie. Zresztą tam też są kody Blik na potwierdzenie, że ty to dawałeś. Nieważne, zobaczycie sami do waszej weryfikacji. Kolejna sprawa jest taka, że przestań wszystko wyśmiewać. Przestań obracać kota ogonem. Przestań mówić, że wszystko wiedziałeś, bo chuja wiedziałeś, nie miałeś pojęcia prawie o niczym, co było w tym filmiku, bo ludzie się boją tobie mówić te rzeczy, a ty pokazujesz, jaki to nie jesteś. Jesteś mega chujowy i dobrze o tym wiesz. Przejdźmy dalej. Okej, Piotrek, słyszę, co mówisz i nie do końca mówisz też prawdę. Sytuacja, jedyne co miało prawdę, to to, że sytuacja ma miejsce w okolicach Sylwestra, dokładnie 31 chyba grudnia, chyba Sylwestra się sobie żył. Nie pożegnałem się z tobą. Nie pożegnałem się z tobą w twarz. Na samym śniadaniu mówiłem do ciebie, że bardzo źle się czuję i że chcę jechać do domu i prawdopodobnie pojadę szybko, bo nie mam póki co gorączki. Nie wiem, czy to słyszałeś, bo byłeś na tyle skacowany, piłeś poprzednią noc. Ja za to leżałem w łóżku na Sylwestra, bo nie byłem w stanie się ruszyć. Tak byłem sparaliżowany gorączką i całym tym swoim jakby chorobą. Wy poszliście się bawić, ja poszedłem do łóżka. Nie ma żadnego problemu. Chciałbym ci jeszcze tylko przypomnieć, człowieku, że dzień przed Sylwestrem byliśmy razem w restauracji. Ty ze swoją dziewczyną, ja ze swoją. Prawie dwa razy wtedy zemdlałem. Mamy nawet tego zdjęcie, bo... I powiedz mi jedno, po co wygadujesz głupoty, że ja mam do ciebie podejście, cię zlałem wtedy? Chłopie, ja ledwo przeżyłem ten czas, kurwa, trafiłem do szpitala, gdzie lekarze mi mówili... Chłopaki, nie banujcie widzów za to, że nie mają takiej samej opinii jak wy i piszą co innego. Gruby, nie banuj ludzi za to, że piszą Japchan Stinky Cheese. Jakoś nie banujecie ludzi za to, że wyzywają mnie, więc nie banujcie ludzi za to, że piszą coś innego. Dajcie im prawo normalnie się wypowiedzieć na temat całej sytuacji. I nie próbujcie kontaktować się ze mną teraz. Teraz to ja już jestem... Off.